Zapraszam Was na drugą część opowieści o historii Kaszubów. W pierwszym odcinku opowiedziałem Wam ich historię od wieku VI aż po wiek XVIII, oczywiście w ogromnym skrócie. I wszystkich nowych widzów gorąco zachęcam do tego, abyście rozpoczęli właśnie od tamtej części. Nie będę powtarzał wstępu do całej serii, ale to właśnie w tamtym pierwszym odcinku znajdziecie 6 głównych źródeł, na których się opieram, a także inne ważne dla mnie uwagi, na przykład te o istnieniu różnych punktów widzenia na sprawy języka, historii i tożsamości kaszubskiej. Dzisiaj odcinek drugi, skupiony na sytuacji Kaszubów od reformacji poprzez rozbiory Polski i wiek XIX, aż prawie po I wojnę światową. Opowiem Wam także o kilku ważnych postaciach, które w tamtym okresie podejmowały próby odpowiedzi na pytania, kim są Kaszubi i czym jest mowa kaszubska, a także o dwóch, czy też może nawet trzech głównych nurtach w pojmowaniu kaszubskiej tożsamości. Pierwotnie planowałem zrobić tu jeden długi odcinek, sięgający aż czasów współczesnych, ale myślę, że chyba lepiej będzie to jednak rozbić na osobne odcinki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy stale wspierają ten kanał, a także tym wszystkim z Was, którzy ostatnio skorzystali z Buy Coffee, aby postawić mi pyszną, wirtualną kawę. Zaczynamy od kwestii Kaszubi a reformacja, czyli tematu, który celowo pominąłem ostatnio, bo akurat ten temat wpływa na zagadnienia, które będą istotne dziś. I tak reformacja, czyli nowy ruch religijno-polityczny, rozpoczęła się na początku XVI wieku, kiedy to Marcin Luther wystąpił przeciwko niektórym elementom działalności Kościoła katolickiego. Od tego czasu zaczęły rozwijać się nowe odłamy chrześcijaństwa, a wśród nich luteranizm. W tej opowieści istotna jest jednak nie tyle sama religia, a to, jak wpłynęła na język mieszkańców Pomorza oraz na ich tożsamość. Jak pamiętacie, Pomorze było wtedy podzielone w uproszczeniu na dwie główne części. Pomorze Gdańskie po 150 latach panowania Krzyżaków należało w XVI wieku do Polski, natomiast Pomorze Zachodnie znajdowało się nadal pod panowaniem książąt z dynastii Gryfitów, dynastii słowiańskiej, tytułującej się książętami Kaszubów Słowian, ale będącej od dawna na orbicie wpływów niemieckich. Proces kolonizacji niemieckiej na tych terenach trwał, a im dalej na zachód, tym był intensywniejszy. Tymczasem po ogłoszeniu przez Lutra swych tez w Wittenberdze w roku 1517, jego idee zaczęły szybko się rozprzestrzeniać i dotarły też wkrótce na Pomorze Zachodnie. Już w kilkanaście lat potem książęta pomorscy przyjęli luteranizm jako religię państwową, a to oznaczało bardzo szybką konwersję na to wyznanie nie tylko elit, ale też zdecydowanej większości mieszkańców tej części Pomorza. Dla Kaszubów i ich języka reformacja mogła być wielką szansą. Bardzo istotną zmianą, którą przyniosła, było bowiem zastąpienie łaciny w liturgii kościelnej tymi językami, którymi posługują się wierni. W księstwie pomorskim były to wtedy, znów w bardzo dużym uproszczeniu, niemiecki na zachodzie, w części środkowej i w miastach oraz kaszubski na wschodzie. Przy czym w związku z tym, że kaszubski nie był wówczas używany w formie pisemnej, w życiu kościelnym w niektórych zakątkach Pomorza Zachodniego zaczęto stosować pewną mieszankę. Na przykład kazania mogły być głoszone wprost po kaszubsku, ale już w tekstach pisanych, przykładowo w modlitewnikach, stosowano język polski z kaszubskimi elementami. Do relacji pomiędzy kaszubskim a polskim jeszcze dzisiaj wielokrotnie wrócimy. Teraz odnotujmy jedynie, że jak czytamy w podręczniku historii Kaszubów, reformacja przyczyniła się do chwilowego ożywienia kaszubszczyzny. Pojawiły się pierwsze książki religijne, zasadniczo napisane w języku polskim, ale z licznymi kaszubizmami. Ale tak było tylko do czasu, bo w wieku XVIII, czyli już w czasach, gdy Pomorze Zachodnie należało w większości do Królestwa Prus, władze zaczęły ograniczać używanie polszczyzny i kaszubszczyzny w sferze religijnej, m.in. poprzez zakaz wygłaszania kazań w tych językach. A skoro w kościele mówiono po niemiecku i był to też język dominujący w pruskim państwie, powoli, ale systematycznie słowiańskie niegdyś Pomorze Zachodnie stawało się teraz niemieckojęzyczne. Wyjątek stanowiły najbardziej na wschód wysunięte tereny tego regionu, w uproszczeniu pomiędzy Łebą, Słupskiem, Bytowem a Lęborkiem, gdzie mowa kaszubska nadal funkcjonowała wtedy wśród ludu.
Inaczej potoczyły się jednak sprawy na Pomorzu Gdańskim. Część XV, cały XVI, XVII i duża część XVIII wieku to czasy przynależności tego regionu w tej czy innej formie do Polski, w sumie przez ponad 300 lat. Tu luteranizm również częściowo się zadomowił, głównie w miastach, na przykład w Gdańsku, pośród niemieckich mieszczan, a także częściowo wśród szlachty kaszubsko-polskiej. Ale poza tym, bardzo duża część ludności Pomorza Gdańskiego zachowała jednak wiarę katolicką, a także swój język. I tak dochodzimy do roku 1772, w którym to Prusy, Austria i Rosja dokonały pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej, co było początkiem nowej epoki, także w historii Kaszubów. Pomorze Gdańskie zostało włączone wtedy w większości do Królestwa Prus. Prusy zyskały łączność terytorialną pomiędzy swoimi dwoma głównymi częściami i jednocześnie zajęły także zdecydowaną większość terenów zamieszkanych przez ludność kaszubską. Tu warto jednak dostrzec trzy ciekawe kwestie. Po pierwsze, Pomorze Zachodnie oraz Pomorze Gdańskie, oba regiony historycznie związane z Kaszubami, znalazły się w jednym państwie. Po drugie, choć czasem można się spotkać ze skrótem myślowym, że zabory trwały 123 lata, to w przypadku większości Pomorza Gdańskiego było to prawie 150 lat. I wreszcie po trzecie, istniały pewne wyjątki. Podczas pierwszego rozbioru Polski do Prus nie został włączony Gdańsk i przez kolejne ponad 20 lat stanowił niewielką eksklawę nad Bałtykiem, oderwaną od reszty polskiego państwa. A co może jeszcze ciekawsze, wraz z nim w granicach Rzeczpospolitej pozostała też wschodnia część Półwyspu Helskiego. Jak można przeczytać na przykład na tej tablicy informacyjnej, granica przecinała wtedy Półwysep Helski na terenie współczesnej Jastarni. Ale nie trwało to długo i wraz z drugim rozbiorem dwie nadmorskie eksklawy, Hel oraz Gdańsk, zostały przyłączone do Prus. Później był trzeci rozbiór, który oznaczał zniknięcie Rzeczpospolitej z mapy. Z kolei dla Prus był to ważny etap ekspansji terytorialnej. Warto tu zwrócić uwagę na to, jak diametralnie zwiększył się obszar Królestwa Prus po rozbiorach i przy okazji, w jak dużym stopniu terytorium tego państwa pokrywało się ze współczesnym obszarem Polski. Oczywiście z wieloma różnicami, ale jednak w dużym. Kolejne zmiany terytorialne na Pomorzu Gdańskim przyniosły wojny napoleońskie. W roku 1807 powstało tak zwane pierwsze wolne miasto Gdańsk, zależne de facto od Francji. Nie mylić z drugim wolnym miastem Gdańsk, które powstało ponad 100 lat później. To pierwsze napoleońskie obejmowało także Półwysep Helski i część Mierzei Wiślanej, ale przetrwało zaledwie około 7 lat. I odtąd całe Pomorze, w tym interesujące nas dzisiaj najbardziej Pomorze Środkowo-Wschodnie i Gdańskie, już bez wyjątków przez ponad 100 lat należało do Prus. Oznaczało to oczywiście proces germanizacji tego obszaru. Wiązała się ona m.in. z rozwojem szkolnictwa i nauczaniem w języku niemieckim, dominacją języka niemieckiego w państwie, a także z wprowadzeniem powszechnej służby wojskowej. Inną istotną zmianą w tym czasie było z kolei uwłaszczenie chłopów. Z czasem obszar, na którym posługiwano się mową kaszubską, ulegał zmniejszeniu. Według atlasu doktora Mordawskiego na początku XIX wieku obszar zasiedlony przez nich wyglądał mniej więcej tak. Na zachodzie sięgał okolic Słupska, na południu Człuchowa i Chojnic, natomiast na wschodzie Gdańska. Przy czym warto tu zwrócić uwagę, że o ile w niektórych regionach tego zaznaczonego na zielono obszaru ludność kaszubska stanowiła większość, na przykład w powiatach kartuskim, wejherowskim i puckim szacunkowo ponad 80% ludności, tak w innych stanowiła zdecydowaną mniejszość, na przykład w samym Gdańsku niecałe 2%. Tu mamy podobną mapę z połowy XIX wieku i widać, że obszar Kaszubszczyzny się zmniejsza, zwłaszcza na zachodzie. Druga połowa XIX wieku obfituje w wiele ciekawych wydarzeń oraz procesów.
Ja rozdzielę tutaj narrację i omówię je dwutorowo. Najpierw opowiem o tym ogólnie, aby pokazać wam tło wydarzeń i kontekst aż do początku XX wieku. A potem cofnę się w chronologii znów do połowy wieku XIX, by opowiedzieć wam o tym samym okresie w kontekście rozwoju idei kaszubskiej oraz pokazać wam kilka super istotnych postaci dla kaszubskiej historii. Zacznijmy od zmian i wydarzeń na skalę ogólnopruską. W latach 60. XIX wieku premierem Prus został Otto von Bismarck, znany wam pewnie dobrze z historii i dążący do zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus. Później była m.in. seria trzech wojen z Danią, Austrią, a potem z Francją. Wszystkie trzy zakończyły się zwycięstwem Prus oraz ich sojuszników. Rola Królestwa Prus w Europie zdecydowanie wzrosła. W roku 1871 zakończyła się główna część procesu jednoczenia Niemiec i powstało Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I jako cesarzem oraz Bismarckiem jako kanclerzem. Lata 70. XIX wieku to okres gospodarczego prosperity tego państwa, rozwoju techniki oraz kolei, a także dalszej wewnętrznej konsolidacji, w tym kulturowej i językowej. Bismarck dążył też m.in. do ograniczenia wpływów kościoła katolickiego w całym cesarstwie, co wiązało się z polityką określaną zazwyczaj jako Kulturkampf. Dla Pomorza i szerzej dla zaboru pruskiego, polityka Bismarcka oznaczała jeszcze silniejszą germanizację. Z perspektywy polskiej można to nazwać represjami albo walką z polską kulturą oraz językiem. Natomiast, cytując profesora Bożyszkowskiego, z perspektywy państwa niemieckiego można to nazwać próbą integracji nowo powstałego cesarstwa. Tak czy inaczej, ważnym narzędziem w tej walce było szkolnictwo. W Kaszubach przez wieki czytamy tak. W nowo wzniesionych budynkach szkolnych dzieci nauczano w języku niemieckim. Po polsku mówiono jedynie podczas lekcji w klasach najniższych. W 1887 roku język polski został usunięty z listy przedmiotów nauczania. Postawy wobec germanizacji na Pomorzu były różne. Dla jednych niemieckie działania wywoływały skutek odwrotny do zamierzonego i tylko wzmacniały poczucie więzi, czy to z kulturą polską, czy to z lokalną kaszubską. Inni wybierali asymilację, za którą szły możliwości awansu materialnego i społecznego. Ważnym czynnikiem było też bezrobocie, które często wymuszało migrację ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie było także przyczyną wyjazdów Kaszubów za granicę, w tym emigracji za chlebem na inne kontynenty, m.in. do Kanady, USA czy Brazylii. Do dzisiaj w wielu zakątkach świata żyją zresztą potomkowie Kaszubów, którzy wyjechali w tamtym okresie, a niektórzy z nich, mimo upływu czasu i wielu pokoleń, potrafią mówić wciąż po kaszubsku. I tak, znając już kontekst związany z germanizacją oraz zmianami społecznymi, dochodzimy do chyba najbardziej złożonego tematu, a mianowicie do wzajemnej relacji polskości i kaszubskości w tamtym okresie. Ten temat będzie stale obecny do końca tego odcinka, a także w odcinku trzecim. Warto tu przy tym jednak od razu zauważyć kilka rzeczy. Po pierwsze, można zaryzykować tezę, że przeciętny mieszkaniec kaszubskiej wsi w drugiej połowie XIX wieku nie zastanawiał się nad tym, czy mowa, którą się posługuje, jest językiem kaszubskim, językiem polskim, gwarą, czy też może dialektem kaszubskim języka polskiego. Podejrzewam, że niespecjalnie zajmowały go także kwestie odległej przeszłości Pomorza, gryfici, Subisławice, ani też to, co działo się na Pomorzu w VI, X albo XII wieku. Po drugie, ponieważ wschodnia część Pomorza bezpośrednio przed rozbiorami należała do Polski w tej czy innej formie przez ponad 300 lat, kaszubskość i polskość, w sensie języka i tożsamości, były ze sobą mocno wymieszane. Dużo ważniejsze były inne podziały. Niemcy, w kontraście do Polaków oraz Kaszubów łącznie, a także protestanci, w kontraście do katolików. Warto przytoczyć tu kilka cytatów pochodzących z początku XX wieku, a więc z samej końcówki okresu, którym dzisiaj się zajmujemy. Pierwszy dotyczy pruskich spisów ludności z tamtego czasu. Jan Karnowski skomentował je wtedy tak. Większość Kaszubów podała mowę polską jako ojczystą, a to po pierwsze dlatego, że między polskim a kaszubskim nie upatrują różnicy,
a po drugie uczyniła to z obawy, ażeby ich w przeciwnym razie rząd nie zaliczył do Niemców. Poza tym niemiecki urzędnik, posłuszny wskazówkom urzędowym, zapisywał ich jako Kaszubów, Polak natomiast jako Polaków. Drugi cytat to fragment relacji z podróży etnografa oraz językoznawcy Romana Zawlińskiego z roku 1912. Była to Mechowa, wieś położona na zachód od Pucka. Czy lud tutejszy uważa się za Polaków? Odpowiedź wprost na to jest trudna. Musi pan wiedzieć, że lud nasz identyfikuje polskość z katolicyzmem i to do tego stopnia, że Polak to u niego to samo co katolik, a Niemiec to Luter. W tym znaczeniu lud się uważa za polski. Nie znaczy to jednak, że nie było różnic pomiędzy językiem polskim a kaszubskim i to nie tylko tych leksykalnych czy gramatycznych, ale też różnic dotyczących ich funkcji. Upraszczając, kaszubski był językiem domowym części Pomorza, natomiast polski wiązał się mocno z religią, książkami i prasą. Profesor Józef Bożyszkowski ujął to tak. Kaszubi bardzo często znali trzy języki. Obok rodzimej kaszubszczyzny niemiecki oraz polski wyniesiony z nauki katechizmu w kościele i domowych lektur, zwłaszcza prasy. W Kaszubach przez wieki czytamy natomiast tak. W 1901 roku wprowadzono nakaz języka niemieckiego podczas katechezy i modlitwy w szkole. Doprowadziło to na Kaszubach, podobnie jak w innych obszarach zaboru pruskiego, do masowych strajków szkolnych. Wybuchały one w latach 1906-1907 w niemal każdej miejscowości kaszubskiej. I wreszcie zobaczmy, co napisała o tej specyficznej relacji polskiego i kaszubskiego poetka i dziennikarka Marcelina Kulikowska w roku 1911. Lud kaszubski mało swój język szanuje. Niemiecki i polski, język państwowy i język kościelny, którymi władają stykające się z ludem kaszubskim klasy uprzywilejowane, wydają im się piękniejsze i wykwintniejsze. Sprawa przedstawia się tak. Polskość, kaszubskość i katolicyzm stanowią jeden splątany węzeł, niemieckość zaś i luteranizm drugi. I tak mamy już cały ogólny kontekst, który chciałem przytoczyć. Zarówno ten dotyczący germanizacji i sytuacji Kaszubów w państwie niemieckim, jak i ten dotyczący relacji Kaszubów z polskością. Teraz, zgodnie z tym, co zapowiadałem, wchodzimy więc na drugi tor tej historii. Wracamy znów do połowy XIX wieku, aby przyjrzeć się losom oraz postawom kilku ważnych postaci. Postaci, które w tamtym okresie podejmowały próby odpowiedzi na pytania, kim są Kaszubi i czym jest mowa kaszubska. Poglądy tych osób były kluczowe dla wytworzenia dwóch głównych nurtów w pojmowaniu spraw kaszubskich, a także wielu wariantów pośrednich. Pierwszą szalenie istotną postacią był Florian Cejnowa, zwany dziś budzicielem Kaszubów i uważany przez wielu za twórcę ruchu kaszubskiego. Cejnowa miał bardzo złożony życiorys. Pochodził z Kaszub Północnych, uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach, ale w młodości studiował też m.in. we Wrocławiu. Ten okres był dla niego szalenie ważny, a zwłaszcza dla kształtowania jego poglądów. Cejnowa poznał tam wielu wybitnych przedstawicieli różnych ruchów słowiańskich, którzy walczyli wtedy o podmiotowość własnych narodów, np. Czechów oraz Słowaków. Te wrocławskie spotkania były ogromną inspiracją dla młodego Cejnowy. Z jednej strony stał się na pewien czas zwolennikiem idei panslawistycznych, z drugiej zaczął krystalizować swoje poglądy na temat Kaszubów. Ale póki co były lata 40. XIX wieku, a w Europie dojrzewały nastroje rewolucyjne i narodowe, które w końcu doprowadziły do Wiosny Ludów. Zanim jednak do tego doszło, w roku 1846 doszło do próby kolejnego powstania na obszarze dawnej Rzeczpospolitej, a Florian Cejnowa, wówczas niespełna 30-latek, miał odegrać w tym ważną rolę. W Kaszubach przez wieki czytamy tak. Pomorscy działacze planowali przyłączyć się do powstania, które miało się rozpocząć na początku 1846 roku w Wielkopolsce i objąć swym zasięgiem cały obszar zaboru pruskiego. 22 lutego w Klonówce, wsi leżącej niedaleko Starogardu, zgromadzili się chłopi z Kaszub i Kociewia, dowodzeni przez Floriana Cejnowę.
Ich celem było zdobycie starogardzkiego garnizonu wojsk pruskich. Ale do walk w Starogardzie jednak nie doszło. Prusacy zostali zawczasu uprzedzeni przez kogoś o planie ataku, a sam Cejnowa, dowódca oddziału, został aresztowany. Trafił do więzienia w Berlinie i został w końcu skazany na karę śmierci. Ale niespodziewanie los się do niego uśmiechnął. Najpierw zamieniono mu karę na dożywocie, natomiast niedługo później wybuchła rewolucja w Berlinie, która doprowadziła do uwolnienia przez tłum wielu skazańców z więzienia w Moabicie, a w tym właśnie Cejnowe. Cejnowa cieszył się więc wolnością. W jakiś czas później zdołał ukończyć studia medyczne, prowadził praktykę lekarską i odtąd nie angażował się już w spiski zbrojne. Wybrał natomiast inną metodę obrony tego, co było dla niego ważne. Pamiętajmy, że trwała wtedy germanizacja, asymilacja kulturowa ludności jego rodzinnego Pomorza, a Cejnowa widział w tym zagrożenie dla tożsamości Kaszubów i postanowił mu przeciwdziałać. Wybrał przy tym bardzo szczególną drogę. W podręczniku historii Kaszubów czytamy tak. Większość Kaszubów tworzyła w połowie XIX wieku społeczność narodowo nieokreśloną. Przed ludnością kaszubską stały wówczas, jak to zauważył historyk Gerard Labuda, trzy możliwe drogi do wyboru. Pierwsza – ulec germanizacji. Druga – związać się z polskim ruchem narodowym, co w konsekwencji oznaczało polonizację. I trzecia – szukać oparcia we własnej tradycji, co mogłoby ostatecznie doprowadzić do wykrystalizowania się narodu kaszubskiego. Florian Cejnowa wybrał drogę, która miała z Kaszubów uczynić naród. Podsumowując to, ale też inne źródła, Cejnowa uznał, że najlepszą metodą oporu wobec germanizacji będzie budowa poczucia wspólnoty narodowej pośród Kaszubów i podkreślenie ich miejsca w szeroko pojmowanej rodzinie narodów słowiańskich. A droga do tego wiodła jego zdaniem poprzez nobilitację języka kaszubskiego, który do tej pory, upraszczając, miał charakter mowy raczej chłopskiej, bez rozwiniętej szeroko formy pisemnej. I to właśnie na tym ostatnim skupił się Cejnowa. Chociaż nieliczne teksty pisane po kaszubsku, czy też może raczej po polsku z kaszubskimi elementami, ukazywały się już wcześniej, to właśnie Cejnowa jest uznawany często za pierwszego kaszubskiego pisarza. Co ważne, opracował także swą własną, oryginalną wersję alfabetu, pisowni kaszubskiej, którą stopniowo modyfikował i komplikował, by z jednej strony oddać wszystkie subtelności języka, a z drugiej odróżnić go od polszczyzny. Wydawał też książki i czasopisma po kaszubsku, natomiast pod koniec życia opracował też gramatykę języka kaszubskiego. Ale mimo tej pracy jego teksty nie zdobyły zbyt wielkiej popularności i nie spotkał się także z większym uznaniem, nawet na samych Kaszubach. Według podręcznika historii Kaszubów odrodzeniowy program Cejnowy, mający za podstawę odrębność językową i narodową Kaszubów, spotkał się ze stanowczym sprzeciwem polskich środowisk politycznych i naukowych, a także polskiej prasy. Profesor Bożyszkowski ujął to tak. Wbrew intencjom Cejnowy, wzbudził w elicie polskiej ferment i oburzenie. Wywołał zarzuty o separatyzm polityczny Kaszubów, o atakowanie szlachty i kleru. Szło może o to, że Kaszuba w piśmie politycznym zwrócił się po kaszubsku, po chłopsku, do szlachty, elity, czego dotąd nikt nie uczynił. Nie dostrzeżono istoty intencji i działań Cejnowy jako formy obrony przed germanizacją, postępującą szczególnie szybko w jego rodzinnych stronach. Ale mimo że nazywany współcześnie budzicielem Kaszubów Cejnowa wtedy za bardzo tych Kaszubów nie obudził, to jego działalność zainteresowała wielu badaczy, w tym zagranicznych. Jednym z nich był Aleksander Hilferding, określany jako rosyjski slawista, ludoznawca i folklorysta, urodzony w Warszawie w rodzinie o korzeniach niemieckich. Latem 1856 roku, na zlecenie Petersburskiej Akademii Nauk, Hilferding pojechał na Kaszuby. Spotkał się tam z Florianem Cejnową, a potem odbył podróż po kaszubskich miasteczkach i wsiach. W końcu napisał bardzo istotną książkę o ciekawym tytule Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Hilferding napisał w niej tak. Narzecze, którym się posługują te ostatnie resztki Słowian nadbałtyckich, ma najwięcej podobieństwa do języka polskiego.
Znajdujemy też pewne ślady narzecza ludności słowiańskiej zamieszkującej niegdyś brzegi Łaby i zachodniej części Pomorza w różnych zabytkach piśmiennictwa. Świadectwo cech językowych, wsparte różnymi faktami historycznymi, nasuwa myśl, że język polski i język nadbałtyckich Słowian stanowiły jedną wspólną gałąź mowy słowiańskiej, gałąź, którą można nazwać lechicką, a która rozdzieliła się na dwa narzecza, polskie i nadbałtyckie. Język Kaszubów i pomorskich Słowińców to ostatnia żyjąca resztka narzecza nadbałtyckiego. Stopniowe zbliżanie się języka polskiego słyszy się, można powiedzieć, na każdym kroku w ziemi kaszubskiej, w miarę jak posuwamy się z zachodu na wschód i z północy na południe. Tu wtrącę dwie uwagi. Pierwsza o wadze tych słów. Można by dyskutować o każdym szczególe tego, co napisał Hilferding o mowie kaszubskiej ponad 160 lat temu i konfrontować to z poglądami współczesnych nam badaczy. Ale nie to jest tutaj istotne. Dla tej historii ważne jest to, jak jego słowa oddziaływały na poglądy innych uczonych w tamtym okresie. A jak pisał profesor Jerzy Treder, poglądy Hilferdinga zaaprobowała ówczesna, początkująca slawistyka. To znaczy uznała z jednej strony bliskie pokrewieństwo języka polskiego i kaszubskiego, a z drugiej strony jednak odrębność i rozdzielenie na dwa narzecza. Druga uwaga to krótka dygresja o Słowińcach, których Hilferding wymienił w przytoczonym fragmencie. Chodzi tutaj o ludność zamieszkującą okolice jeziora Łebsko oraz jeziora Gardno, a którą odwiedził i opisał Hilferding. Poglądy na to, kim byli Słowińcy, zmieniały się w czasie i były przedmiotem żarliwych dyskusji. Jak pisze dr Filip, tezy Hilferdinga stanowiły punkt wyjścia kanonicznej do końca lat 80. XX wieku historii Słowińców, w ramach której byli oni przedstawiani jako grupa etniczna sięgająca korzeniami średniowiecznego plemienia o tej samej nazwie. Zmiana poglądów nastąpiła za sprawą badań historyka Zygmunta Szultki, który wykazał, że nowożytni Słowińcy, a nawet średniowieczne plemię Słowińców, to wymysły badaczy. Upraszczając, ten nowszy pogląd klasyfikuje Słowińców jako odłam Kaszubów, tyle że posługujących się swoją gwarą, odmianą języka kaszubskiego, poddanych silnej germanizacji za czasów pruskich i wyznających w większości luteranizm. Temat Słowińców jest bardzo ciekawy, zwłaszcza, że wiąże się także z losami tej społeczności po II wojnie światowej. Niemniej jest to temat złożony. Nie będę zagłębiał się w niego bardziej, ale w opisie zamieszczam link do pewnej książki. A ponadto zachęcam też do sięgnięcia po inne źródła. Koniec dygresji o Słowińcach. Wracamy do mowy kaszubskiej, a ta wiąże się też z postacią Hieronima Derdowskiego. To nasza kluczowa osoba numer 3. Ale też człowiek o zupełnie innych poglądach niż dwie poprzednie, a zwłaszcza niż Florian Cejnowa. Jak czytamy w opracowaniu Dariusza Szymikowskiego, Derdowski był przedstawicielem nurtu polonofilskiego. Podobnie jak polskie środowiska, zajął negatywne stanowisko wobec Cejnowy. Jego pracę ocenił w następujący sposób. Chociaż Cejnowa pracował może w najszczerszych chęciach, w niczym się Kaszubom nie przysłużył. Owszem, wiele nam zaszkodził, przedstawiając nas jako osobny naród. Niepotrzebnie też tworzył Cejnowa dla narzecza kaszubskiego dziwaczną ortografię na podstawie języków łużyckiego i czeskiego. Derdowski uważał zatem mowę Kaszubów za gwarę języka polskiego, a Kaszubów za Polaków. Choć był pisarzem utalentowanym, tworzącym po kaszubsku, nie widział potrzeby uprawiania literatury kaszubskiej. Kaszubom, których narzecze jest tylko słabym odcieniem gwary mazowieckiej, właściwie osobnej literatury nie potrzeba. W Kaszubach przez wieki czytamy jeszcze mocniejsze słowa. Hieronim Derdowski głosił, że kaszubski to jedynie gwarowa odmiana języka polskiego, a podstawowym celem działaczy regionalnych powinno być nauczenie Kaszubów, jak poprawnie posługiwać się polszczyzną w jej wersji oficjalnej. W takim kontekście chyba nie dziwi, że to właśnie Derdowski jest autorem słów nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski, które zdobyły ogromną popularność i są bardzo często cytowane do dziś. Mimo to Derdowski, jako poeta z dużym talentem, wykorzystywał też swoją kaszubskość i pisał po kaszubsku, czy może, jak chcą niektórzy, po polsku z kaszubskimi elementami.
jego najbardziej znanym kaszubskim dziełem jest poemat satyryczny w tłumaczeniu o panu Czorlińskim, co do Pucka po sieci jechał. Dardowski nie użył w nim jednak kaszubskiego alfabetu opracowanego przez Cejnowe, tylko alfabetu polskiego. Ponadto, w odróżnieniu od tekstów Cejnowy, jego poemat został napisany w południowym wariancie kaszubszczyzny. I to tak, by był zrozumiały także dla czytelników polskojęzycznych. Sam Dardowski pochodził zresztą właśnie z Kaszub południowych, a więc tych związanych najbardziej geograficznie i językowo z tym wszystkim, co polskie. Wszystko to razem sprawiło, że jego twórczość stała się całkiem popularna, a ponieważ Dardowski na każdym kroku podkreślał związki Kaszubów z Polską, jego poglądy także zaczęły się rozprzestrzeniać na Kaszubach i poza nimi. Co ważne, fragment wspomnianego przed chwilą poematu, zwany Marszem Kaszubskim, zaczął z czasem odgrywać rolę nieoficjalnego hymnu kaszubskiego, chociaż obecnie do tej roli pretendują w sumie dwie pieśni. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo do kwestii hymnu kaszubskiego wrócimy jeszcze prawdopodobnie w ostatnim odcinku historycznym. Teraz wspomnę jedynie, że hymn Dardowskiego bardzo mocno podkreśla związek Kaszubów z Polską i nie wspomina o języku kaszubskim, tylko o polskiej mowie. Podsumowując, Florian Cejnowa oraz Hieronim Dardowski, choć obaj pisali o Kaszubach i obaj starali się walczyć z germanizacją, to wybrali dwie różne drogi i w końcu stali się symbolami dwóch głównych nurtów w podejściu do tożsamości Kaszubów. Cejnowa to nurt głoszący, że Kaszubi to osobny naród słowiański, a mowa kaszubska to osobny język. Dardowski, że Kaszubi to część narodu polskiego, a mowa kaszubska to gwara. Może trochę zanadto to uprościłem, ale chciałem pokazać wam kontrast. Ten spór o status Kaszubów i ich języka ciągnie się nieprzerwanie właśnie od drugiej połowy XIX wieku i trwa właściwie do dziś. Teraz przyszedł natomiast czas na czwartą kluczową postać w naszej opowieści. Tym razem na autorytet naukowy, jakim był polski językoznawca oraz etnograf Stefan Ramut. Ramut pochodził z Galicji, ale tak się złożyło, że w młodości natrafił na pracę Floriana Cejnowy na temat Kaszubów i kwestia mowy kaszubskiej wciągnęła go tak, że poświęcił jej znaczną część swojej naukowej kariery. Prowadził swe własne badania na temat Kaszubów i w końcu stworzył niezwykłe dzieło – Słownik Języka Pomorskiego, czyli kaszubskiego, nagrodzony na Akademii Umiejętności w Krakowie. Co ciekawe, dotarłem do tego słownika i chciałbym przytoczyć wam kilka ciekawych rzeczy, które napisał Ramut we wstępie, dla ułatwienia dostosowując cytaty do współczesnej polszczyzny. Chciałbym podkreślić, że nie chodzi mi tutaj teraz o dyskusję merytoryczną nad tym, co pisał Ramut, ale o samo historyczne stwierdzenie, że napisał to, co napisał. A to dlatego, że wywarło to ogromny wpływ na poglądy wielu kolejnych pokoleń badaczy. Trzeba bowiem pamiętać, jakkolwiek to brzmi, że pisał to nie z pozycji lokalnego kaszubskiego pasjonata, który może podchodzić do sprawy emocjonalnie albo stronniczo, a z perspektywy polskiego naukowca z Galicji, związanego ze środowiskiem naukowym Krakowa i Lwowa, a zatem z perspektywy autorytetu z zewnątrz. Po pierwsze, Ramut utożsamił Kaszubów z dawnymi Pomorzanami. Kaszubi są niczym innym jak bezpośrednimi potomkami dawnych Pomorzan. Jest zupełna racja używania wyrazów pomorski i kaszubski jako synonimów. Po drugie, odróżnił ich od Polaków. Co do dawnych Pomorzan zamieszkujących kraj pomiędzy Dolną Wisłą a Dolną Odrą, mówi się zwykle, że był to szczep polski, nie różniący się zgoła niczym od właściwych Polaków. Zapatrywania te są całkiem mylne i stoją w zupełnej sprzeczności z wynikami badań archeologicznych, etnograficznych i lingwistycznych. Po trzecie, nazwał mowę kaszubską językiem. Językiem kaszubskim mówi nie tylko lud wiejski, ale i klasa średnia, to znaczy gburzy, zamożni chłopi i gospodarze, i drobna szlachta. Mowy Kaszubów nie można traktować jak zwykłe gwary ludowe. Zbieraczowi właściwości mowy Podhalan lub Hanaków Morawskich wolno ograniczyć się do wykazania różnic, jakie zachodzą między tymi gwarami a odnośnymi językami literackimi. Bez porównania jest jednak i musi być szerszym zakres badań nad językiem pomorskim.
Drugim bardzo istotnym dziełem Ramulta jest określenie geograficznego zasięgu Kaszubszczyzny oraz zebranie danych dotyczących liczby Kaszubów. Impulsem do wykonania tej pracy były poważne zastrzeżenia co do wyników oficjalnego niemieckiego spisu ludności z końcówki XIX wieku. Ramuth skomentował to tak. Komisje zapisywały wielu Kaszubów, zwłaszcza w prowincji pomorskiej, jako Niemców. Poza tym ze względów politycznych, większość inteligencji kaszubskiej, a nawet całe wsie, podawały się jako polskie, chociaż mieszkańcy ich, jak to sam stwierdziłem na miejscu, mówią tylko po kaszubsku. Wobec tych wątpliwości galicyjski etnograf postanowił więc działać z rozmachem i dokonać dokładniejszego spisu ludności na własną rękę. Częściowo prowadził spis osobiście, przemieszczając się po Kaszubach, zbierając dane i weryfikując liczby z różnych dokumentów. Potem zaangażował jednak do tego kilkaset osób, np. nauczycieli i księży. I tak w końcu powstało opracowanie dotyczące całego obszaru, na którym mieszkali Kaszubi. Definiując Kaszubów, Ramuth przyjął kryterium języka, nie pytał natomiast o narodowość. Wyniki skomentował z kolei tak. Ogółem żyje w Prusach Zachodnich i na Pomorzu około 170 tysięcy Kaszubów. Rozumiem tu oczywiście i Słowińców. W armii i marynarce służy około 2 tysięcy. W Saksonii, Brandenburgii i innych krajach niemieckich, do których lud kaszubski roboczy idzie tłumnie co roku na zarobek, przebywa jakie 10 tysięcy ludzi w najlepszym wieku. Zestawiwszy pozycje powyższe, otrzymamy sumę około 182 tysięcy jako liczbę ludności kaszubskiej w obrębie granic Cesarstwa Niemieckiego. Dodawszy do niej Kaszubów osiadłych w Ameryce Północnej, których liczbę podają co najmniej na 60 tysięcy, uzyskamy sumę około 250 000 jako ogólną liczbę ludności kaszubskiej. Ramuth stworzył też mapę tej części Pomorza, na której zamieszkują Kaszubi. We wstępie do swojego słownika skomentował ją tak. Trzeba zaznaczyć, że nie ma żadnej prowincji zamkniętej w pewnych granicach, która zwałaby się Kaszubami. Nazywa się tak tylko ten szmat ziemi, który zamieszkują Kaszubi. Co najwyżej dolicza się do Kaszub te jeszcze okolice, w których wprawdzie już nie Kaszubią, ale dawniej Kaszubiono. Mówią tak nie tyle o stronie zachodniej, czyli niemieckiej, ile raczej o granicy wschodniej, gdzie Kaszubi mieszają się z Wolna, z Kociewiakami i Borowiakami, którzy już polaszą, to jest mówią z Polska lub zgoła po polsku. Właściwi Kaszubi, tudzież ściśle z nimi złączeni językiem i pochodzeniem Słowińcy i Kabatkowie, mieszkają w powiatach następujących. W całym Puckim, w całym Wejherowskim, w zachodniej części gdańskiego Wyżyny, w gdańskim miejskim sporadycznie, w całym Kartuskim, w północno-zachodniej części powiatu Kościerskiego, w północno-zachodniej części powiatu Chojnickiego i w północnej i północno-wschodniej części powiatu Człuchowskiego. Z prowincji pomorskiej zajmują Kaszubi południowo-zachodnią część powiatu bytowskiego, południowe i zachodnie skrawki powiatu lęborskiego, tudzież wąski pasek nadbrzeżny tegoż powiatu od Wierzchucina wzdłuż morza do Łeby i dalej na południe do wsi Gace. Wreszcie północno-wschodni kąt powiatu słupskiego dokoła jeziora Gardeńskiego i Łebskiego po rzekę Łebę. Na południowym wschodzie tego powiatu, wzdłuż granicy zachodniopruskiej, wszystka ludność katolicka jest również kaszubską. Zgodnie z obliczeniami Ramulta, Kaszubi na tak określonym obszarze Kaszub stanowili 28% ludności. Niemców było tam jednak aż 67%, natomiast Polaków 3%. Pamiętajmy tu jednak o tym kryterium językowym, który przyjął Ramuth. Dla porównania, według oficjalnego niemieckiego spisu ludności, który kwestionowano, Niemcy stanowili 74% mieszkańców tego obszaru, Kaszubi tylko 9%, a Polacy 16%. Tak czy inaczej, prace Stefana Ramutha były bardzo istotne dla dalszej historii ruchu kaszubskiego. Dały mu bowiem naukowe uzasadnienie odrębności języka kaszubskiego od języka polskiego. Dyskusja na temat tożsamości kaszubskiej, którą rozpoczął Cejnowa, a którą zupełnie inaczej widział Derdowski, wkroczyła więc teraz na nowy poziom. Ta dyskusja rozwinęła się jeszcze bardziej na początku XX wieku, a to za sprawą nowego pokolenia kaszubskiej inteligencji, którzy przeszli do historii jako młodo Kaszubi.
W roku 1908 w Kościerzynie ukazało się po raz pierwszy czasopismo Gryf, którego redaktorem naczelnym był Aleksander Majkowski. To czasopismo skupiło wokół siebie wiele wybitnych postaci, takich na przykład jak Jan Karnowski czy Leon Heike. Iskrą zapalną ich działalności był sprzeciw wobec germanizacji, odrzucenie kultury i tożsamości niemieckiej oraz obawa o to, że Kaszubi jednak niebawem ulegną asymilacji, tak jak to miało miejsce już wcześniej na Pomorzu Zachodnim. Majkowski uważał, że najkorzystniej dla społeczności Kaszubów będzie wypośrodkować poglądy, jakie głosili kilkadziesiąt lat wcześniej Cejnowa, a potem Derdowski. W tamtym okresie, a więc na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej, młodo Kaszubi uznali, że choć zależy im bardzo na zachowaniu i podkreśleniu tożsamości kaszubskiej, to jak najbardziej należy zbliżyć się z Polakami, czego symbolem stało się hasło „Co kaszubskie, to polskie”. Innymi słowy, jeśli dobrze to zrozumiałem, Majkowski mógłby zapewne powiedzieć: jestem Kaszubem, czy też Kaszubą, a oprócz tego także Polakiem. Podczas gdy Derdowski powiedziałby: jestem Polakiem, choć urodziłem się na Kaszubach, natomiast Cejnowa po prostu: jestem Kaszubem. Tak czy inaczej, wszyscy trzej powiedzieliby pewnie zgodnie, że nie są Niemcami, chociaż z powodu zaborów żyli w państwie niemieckim. Młodokaszubi odkryli na nowo dorobek Cejnowy i czerpali inspirację z jego tekstów, ale zrezygnowali też z wielu jego poglądów, m.in. związanych z ideą panslawizmu. Ich celem było też budowanie poczucia wspólnoty pośród Kaszubów. Promowali język kaszubski, pisali liczne teksty literackie, a także wydobywali z historii Pomorza wszystko to, na czym można by oprzeć świadomość historyczną Kaszubów. Nawiązywali przy tym do bardzo wielu elementów, o których wspomniałem wam w pierwszym odcinku. Na przykład do słowiańskiej przeszłości Pomorza od Wisły po Odrę, a nawet po Rostock i dalej, a także do państwa Gryfitów i państwa Subisławiców. Bardzo ciekawy jest dla mnie tekst, który napisał lider Młodokaszubów Aleksander Majkowski. Wspomina w nim o pierwszym impulsie, który skłonił go do zaangażowania się w sprawy kaszubskie. Wielkie wrażenie wywarło na mnie pierwsze odwiedzenie krużganków starego uniwersytetu. W ścianie wmurowane widniały tam medaliony średnicy 1 metra z portretami książąt pomorskich w kamieniu wyciosane. Nie mogę opisać siły wrażenia, jakie na mnie wywarły napisy na tych medalionach, w których się często powtarzał ustęp „Książę Pomorza oraz Kaszubów”. Przypuszczam, że z tych napisów „Książę Kaszubów” strzeliła pierwsza iskra budząca mnie do pracy na polu politycznym. Dla Jana Karnowskiego takim początkowym impulsem była natomiast sprawa języka. Oszałamiające wprost wrażenie wywarła na mnie lektura słownika Ramuta. Kaszubszczyzna, dotychczas tak poniżana, ukazała mi się w fantastycznym świetle dziejowym jako samodzielny język słowiański, który jest ostatnią pozostałością ongiś wielkiego i walecznego szczepu słowiańskiego Pomorzan. Z drugiej strony nasuwały mi się pytania, jak ten fakt pogodzić z nowoczesną kulturą polską, którą my wszyscy dotąd uznawaliśmy za naszą rodzoną matkę. Młodokaszubi postawili sobie za cel podniesienie Kaszubów pod kątem kulturalnym, politycznym oraz ekonomicznym. Na łamach czasopisma Gryf prowadzono dyskusję na temat przyszłości Kaszub, aż w końcu w roku 1912 powstało Towarzystwo Młodokaszubów, które zaczęło działać w jeszcze bardziej zorganizowanej formie. 2 lata później wybuchła I wojna światowa. Co było dalej, dowiecie się z 3 odcinka, ale teraz na koniec chcę wam jeszcze przeczytać pewne wspomnienie o liderze Młodokaszubów Aleksandrze Majkowskim, które choć pochodzi z późniejszego okresu, to łączy wiele wątków z dzisiejszej opowieści. Doktor Majkowski przyjął nas w swojej bibliotece. Czy Kaszubi są odrębnym narodem słowiańskim, czy tylko szczepem polskim? Czy mowa nasza jest odrębnym językiem słowiańskim, czy tylko gwarą polską? Majkowski uśmiechnął się dobrodusznie, wstał i stanął przed olbrzymimi półkami pełnymi ksiąg i książek. Lewą ręką pogładził się po łysinie, a prawą sięgnął po księgę dużego formatu. Pokazał nam stronę tytułową i rzekł: proszę czytać. I wskazał palcem nazwisko autora, tytuł książki i wydawnictwo. Stefan Ramut. Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego.
Akademia Umiejętności w Krakowie. Położył księgę na stole, mówiąc: gdybym ja wam to samo powiedział, moglibyście mi uwierzyć lub nie. Ale najwyższej instytucji naukowej w Polsce, jaką jest Akademia Umiejętności w Krakowie, ja szczerze wierzę. I taka jest odpowiedź moja na wasze pytanie. Reszta zależy od was. Reszta zależy od was. Jak zobaczyliście w tym i zobaczycie w kolejnym odcinku, pojmowanie tożsamości kaszubskiej zmieniało się w czasie, nigdy nie było jednoznaczne i do dziś istnieje wiele sposobów jej pojmowania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu do końca, a także za łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Jeśli macie na to ochotę, istnieje możliwość wsparcia tego kanału przez Patronite, PayPal albo Buy Coffee. A jeśli podobał wam się ten film, to zapraszam także na inne odcinki, które już są na kanale. Na przykład na serię o Poland na Pacyfiku, albo przeróżne filmy geograficzne i historyczne.